Proszę pani, jesteśmy w Pałacu Kultury i Nauki, na gali rozdania nagród, oko na pracę. Proszę powiedzieć, co to był za konkurs, ile uczestników wzięło udział w nim? Oko na pracę, konkurs fotograficzny. Wpłynęło na konkurs 333 prace, 333 zdjęcia opowiadające o pracy, pokazujące zawody, dlatego że konkurs jest jakby elementem projektu InfoDoradca Plus, w którym powstają informacje o zawodach i te zdjęcia to jest również informacja o zawodach, jak zawody są postrzegane przez osoby, które interesują się fotografią, jak wyglądają ludzie wykonujący dane zawody, jak wygląda ich życie, jak wygląda ich podejście do pracy, jacy są czasami. Skąd taki pomysł, aby stworzyć tego typu konkurs, tak jak Oko na pracę? Wiem, iż Państwa warunkiem podstawowym było wybranie jednego zawodu z listy 1000 zaproponowanych zawodów. I proszę powiedzieć, czy Wasze oczekiwania sprawdziły się i czy to był pomysł? Pomysł narodził się w trakcie pisania projektu. Znaczy doszliśmy do wniosku w konsorcjum, że w takim projekcie powinien być taki element artystyczny, to znaczy powinno być coś więcej niż tylko same opisy zawodu, dlatego że w projekcie powstają opisy zawodu. I teraz chodziło o coś dodatkowego, coś, co też zwróci uwagę na sam projekt, ale również pokaże, że opowieść o zawodach to nie tylko słowo pisane, ale również obraz. Dlatego zostało dopisane do projektu, koncepcja konkursu. No i chcieliśmy zobaczyć, co z tego wyjdzie, wychodząc z założenia, że zapewne ktoś, kto interesuje się fotografią, ktoś, kto robi zdjęcia, pokaże tą pracę, ten zawód trochę inaczej niż ktoś, kto go opisuje, albo go uzupełni. Ile zdjęć zostało wybranych, które zostaną dzisiaj wyróżnione? Ile nagród dzisiaj rozdacie? 5 prac zostało wybranych do tego ścisłego finału, 2 wyróżnienia i 3 nagrody główne. Czy spodziewacie się kolejnego konkursu? Jak rozumiem, tego typu konkurs może być za rok, czy jednak to był projekt jednorazowy? To jest ciekawe pytanie, dlatego że konkursy dotyczące tematyki pracy, konkursy fotograficzne ostatnio stały się dość modne. Okazało się, że ten temat, jakim jest praca, przez wiele lat niedoceniany, w tej chwili skupił uwagę osób zajmujących się fotografią. W tym roku to jest już nasz instytutowy drugi konkurs. Kilka dni temu, bo 4 grudnia zakończyliśmy inny konkurs fotograficzny i myślę, że jeżeli chodzi o tą tematykę, to będziemy ją kontynuować w przyszłym roku. Czy ten konkurs? Raczej nie, ponieważ to jest działanie jednorazowe, ale w przyszłym roku na pewno będzie konkurs fotograficzny dotyczący tematyki pracy. I na samo zakończenie proszę powiedzieć, jakimi kategoriami kierowaliście się przy wyborze poszczególnych prac oraz kto zasiadał w jury? Jeżeli chodzi o wybór prac, brane były pod uwagę różne elementy, różne punkty widzenia, ponieważ 5-osobowe jury reprezentowało zarówno świat artystyczny, fotografów, jak i przedstawicieli projektu, ponieważ jury był również przedstawiciel lidera projektu i szukaliśmy takiego złotego środka, to znaczy, żeby praca spełniała te wymogi, jakie stawia się profesjonalnej fotografii z jednej strony, żeby praca opowiadała, dlatego że te prace, które będą nagrodzone dzisiaj, one są różne, to znaczy niektóre są bardziej techniczne, inne są bardziej społeczne, bardziej opowiadają. W związku z tym szukaliśmy takiego złotego środka, żeby te zawody były przedstawiane, były prezentowane, ale żeby zostały zachowane te elementy najważniejsze dla fotografii, czyli te elementy sztuki wizualnej. Nie mogą pani nie zapytać, do kiedy potrwa wystawa, którą dzisiaj mamy okazję podziwiać? Czy ona jest tylko dzisiaj? W tym miejscu jest tylko dzisiaj, dlatego że tutaj w tym miejscu spotkaliśmy się, żeby poznać wyniki konkursu. Natomiast ponieważ konkurs został zorganizowany przez Instytut, przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, w związku z tym prace trafią do Instytutu. Mamy dosyć bogatą historię w Instytucie, jeżeli chodzi o takie działania artystyczne, w związku z czym jakby jest czymś normalnym, że w Instytucie, poza tym, że prowadzimy badania, to również są prezentowane plakaty bezpieczeństwa pracy, zdjęcia będące wynikami różnych konkursów, także fotograficznych, które organizujemy.